Dzień dobry. W moim studiu, w naszym studiu jest Manuela Gretkowska, pisarka. Um, kobieta, która ciągle coś ma do powiedzenia o miłości, o seksie, ale przede wszystkim o współczesnej Polsce. Właśnie wydała kolejną książkę. Um. I pisze o niej tak. Manifest swobody myślenia i bycia wbrew wszystkiemu: cenzurze, hejtowi, banowaniu, przemilczaniu i wycinaniu. Książka antysarmacka, raczej nie dla katolików. Yy, próbowałam Cię namówić na to, żebyśmy tutaj razem zjadły banana, a Ty od razu powiedziałaś nie. Właściwie dlaczego? Przecież te banany to powinny być tak. Bo już zgniły. To już jest sprawa, która szybko się toczy i banany mm, się przeterminowały. Myślę, że one były są takim symbolem, bo szukamy hasła, który by krótko, tak jaka jest współczesność, jednym znakiem, bez dużego mówienia, bez grubych książek, opowiadał o tym, co jest i pokazywał sprzeciw. I banan, biała róża, czarna parasolka. Ja zrobiłam taki projekt czarnej parasolki z rączką z banana. To jest taki znak, symbol, który jest bardzo dobry, bo w skrócie. Jednym znakiem pokazuje, o co chodzi. Myślę, że będą nalepki na samochody, ryba, która je banana. A czym dla, ciebie była ta, czym dla ciebie właśnie była ta akcja jedzenia bananów? Co ona powiedziała o, o Polakach, o części Polaków? O inteligencji swego rodzaju, bo to dotyczyło sztuki. Muzeum Narodowe usunęło pracę kobiet. I to jest takie bardzo symptomatyczne. A, że kobiety w takich systemach dziadowizny, dziadostwa patriarchalnego y, są pierwszymi ofiarami zawsze, bo są artystkami i kobietami. A w związku z czym przekraczają jako artystki najczęściej tą granicę przyzwoitości, jaki system tego typu y, patriarchalny y, narzuca kobietom, a poza tym w obronie kobiet wyjdzie mniej osób niż w obronie mężczyzny. No bo kobieta artystka to z reguły histeryczka, lizać banana, jeść, co to za sztuka, panie? No to, to po prostu świństwo, a nie sztuka. I dlatego to jest takie bardzo proste. Wiele lat temu, kiedy pis był pierwszy raz przy władzy, pierwszą taką akcją przeciwko y, otwartemu społeczeństwu artystom było wycięcie mojego felietonu i tak jak wyrzucono dziewczyny z muzeum, tak w stosunku do mnie kaczyńscy prosili, żeby mnie wyrzucono z pracy. Czy prosili, uważali to za naturalne, żeby mnie wyrzucą z pracy, z pisma. Na no, tym razem się nie udało, dlatego że te prace zostały przywrócone dość szybko. Po zaledwie 24 godzinach zostały przywrócone, będą wisiały w Muzeum Narodowym. Będzie powiedziane, że to była akcja promocyjna polskiej sztuki kobiecej. To przecież tak bardzo łatwo wszystko odwrócić. Jesteś absolutnie przekonana, że to było wymierzone w kobiety, czy może raczej to była taka głupia, głupi pomysł, kolejny głupi pomysł ministra, który uważa, że ma prawo cenzurować, że ma prawo decydować o tym, co wisi, co jest wystawiane, co jest moralne, co jest niemoralne, co jest katolickie, a co nie jest takie, że to jest po prostu... No tak się stało, bo ja nie wiem, że to było specjalnie, bierzemy i wycinamy kobiety, nie. Tylko to jest tak w mentalu, takie proste i łatwe, że autorkami są kobiety. Jest scena dwuznaczna, w związku z czym będzie to łatwiej wyciąć i zrobić. Nie mówię, że to jest zamierzone, nie, nie, nie w ten sposób. Tylko to po prostu tak i jest, tak jak jest ten system mentalny. My oddychamy takim mentalem patriarchalnym. Dla nas to jest naturalne. I dla nich tym bardziej. Mhm. A jakie masz uczucia wobec zakończonego, zawieszonego niedawno strajku nauczycieli? Jak, jak się czułeś w zeszły piątek, kiedy, kiedy nauczyciele wrócili do pracy? To od początku była sytuacja patowa, bo jak rozmawiać z drugą stroną, która wiadomo, że się nie cofnie, że nie ustąpi, tak jak z niepełnosprawnymi w Sejmie. Jeżeli strajkujesz, protestujesz, masz nadzieję na ustępstwa, a to było wiadomo, że nie. Więc dla mnie to było od początku przerażające. A obojętnie, jakby to się skończyło, to wiadomo, jaki będzie koniec. W Sejmie niepełnosprawni sami zrezygnowali, bo widzieli beznadziejność tego. I nauczyciele też byli na to w jakiś sposób skazani. Zresztą w pewnym momencie, jeżeli wiadomo, że PIS nie ustąpi, PO obiecuje zmiany, powiedzmy od jesieni, to jaki sens jest siedzenia w szkołach, nie zarabiania, wielu z tych nauczycieli. Po prostu nie miałoby pieniędzy na życie. Matury, PIS mógł jedną ustawę zmienić, że wszyscy mają w tym roku matury. To nawet nie był taki problem. Ale jednak gdzieś z tyłu głowy ta moralna historia z tymi dziećmi przerażonymi, które mają zdawać egzaminy, myślę, że musiało się tak stać. Ale z tego, co mówisz, mogłoby wynikać, że w takim razie żaden protest w Polsce nie ma sensu, nie ponieważ ma. PIS. Nie ma. Nie ma sensu żaden protest przy tym systemie pisowskim, który jest. E, tak jak w tym muzeum. E, chciałam powiedzieć, że do badania, w dlaczego proces, protest w pewnym sensie nie ma sensu. Bo e, to muzeum Pojęcie sztuki, bardzo takie totalitarne, jak mają tacy ograniczeni ludzie. Hitler to bardzo pięknie opisał, jaka ma być sztuka. I to zostaje takie przepisy, czy sowiecka sztuka. Y oni mają tylko zwalczać i ograniczać. A normalne społeczeństwo i sztuka to jest rozwój. W związku z czym, jak przychodzi taki facet na dy jako dyrektor, to nie będzie proponował nowych wystaw, nowych pomysłów, tylko zwalczał, bo dla nich. Polityka, zwalczanie, bo nie mają nic do zaproponowania, tylko wycinanie, rozciąga się na całe społeczeństwo. Sztuka to jest to, co oni chcą, i wyrzucamy innych. To nie jest rozwój. I w takim na wszystkich stanowiskach kulturalnych, które pozajmowali, tak to wygląda. I tak samo w sprawie strajków. To nie jest władza. Która rozmawia, e, rozwija oświatę, tylko władza, która nakazuje, bo musi mieć kontrolę. Nam się wydaje, że my uczestniczymy w dialogu. Nie, my jesteśmy ofiarami. Ofiarami poddanymi kontroli, tak jak y, uczniowie. Kiedy przechodzę w Warszawie i widzę ten pomnik małego powstańca, to myślę, że powinien być zastąpiony albo obok y, ofiary małych, małe dziecka, ofiara oświaty polskiej. To są męczennicy. Nie z powodu nauczycieli, tylko tego systemu. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, może nie mając dzieci w tym wieku y, szkolnym, jaki to jest opresyjny, edukacyjny, nienowoczesny system. Kastrujący mózg. Myślę, że byłoby fantastycznie, tylko trochę za późno, gdyby ten proces nauczycieli, protest, zaczął się rok temu, kiedy była wprowadzana ta straszna e, zmiana, bo to nie jest reforma, bo oświata to nie tylko nauczyciele, ale i dzieci, i cała nasza przyszłość, i wtedy zaprotestować, bo wtedy niszczono szkołę. I nauczycieli także. W imieniu rodziców i tych dzieci, które cierpią. To nie tylko nauczyciele. Jeżeli to miałby być protest taki cały społeczny, ale wiadomo, że... Tak się nie stało. Poddaliśmy się temu grzecznie, przyzwyczajeni jednak po tylu latach do demokracji, że no to nie może być tak złe, że to będzie zmiana, a to jest kontrolowanie i kastrowanie społeczeństwa. Dobrze, teraz protestują pracownicy zakładów ubezpieczeń społecznych. Za chwilę na ulicę wyjdą lekarze i odejdą od leczenia pacjentów. Czy ich protesty także nie mają sensu? Bo to, to by... Każdy proces ma sens, ale czy odniesie skutek? To są zupełnie dwie rzeczy. Oni nie myślą sensem, tylko mówią władzy, tylko skutkami, a tym skutkiem jest tylko jedna stawka wybory. Czy to im pomoże w wyborach? Wiemy, że sondaże pokazują, że za każdym razem, kiedy pokazuje władza zamordyzm, i brak jakiejkolwiek elastyczności, sondaże w ich elektoracie rosną. No ale to jest taka bardzo yy, ciekawa sytuacja, bo yy, przywykliśmy do tego, że czas przed wyborami to był taki czas, kiedy warto było protestować, prawda? kiedy warto było zgłaszać żądania płacowe, ponieważ władza była bardziej skłonna ustępować. To ta władza nie jest skłonna ustąpić, ale ta władza nie podlega normalnym była. procesom nie, bo to była inna stawka. Poprzednie władze. Były władzami, które sobie zdawały sprawę, że mogą przegrać, mogą wygrać, że grają o coś. A ta władza nie gra o coś, tylko gra tylko o siebie. Jeżeli zdobędą władze większość parlamentarną we wrześniu, w, w jesiennych wyborach, to już tak zmienią system, że nie będzie demokratyczny zupełnie. Więc im w ogóle nie chodzi o społeczeństwo, im chodzi tylko o nich. Nie liczą się w cudzysłowie ofiary czy konsensus społeczny, że musimy rozmawiać. Budżetówka w każdym kraju demokratycznym, pensje budżetówki są wskaźnikiem rozwoju społecznego, bo to są ludzie zależni od państwa. I celem państwa jest rozwijanie oświaty, czyli obywateli, i tak dalej. W Polsce pokazane jest, że Poziom społeczny, oświaty, dobroby, do, dobrostanu społecznego w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle. Tylko czysta władza. Dobrze, to I to są wybory o demokrację. To nie są wybory o kolejny system. Tylko demokrację. To czy była partia. Tylko cały cały. To poproszę cię o krótką oszlenia. diagnozę, jakie Twoim zdaniem będą wyniki tych wyborów i do A Parlamentu ja polskiego. <laughs> spróbuj. E, cały jak czas bym myśli, chciała, że... no, jak Ja bym chciała chciała. Nie, no, spróbuj przewidywać, wiesz, bo, bo każdy z nas ma jakieś, ma jakieś pragnienia dotyczące tych wyborów, z reguły zbieżne, prawda, po, w tej naszej no, bańce. Człowiek... Natomiast chciałabym, żebyś spróbowała jako e, osoba, która śledzi to, co się dzieje w Polsce. Bardzo się tym interesuje. Na dodatek ma taki słuch do nastrojów, do emocji społecznych, żeby spróbowała przewidzieć, co będzie za miesiąc. Dobry słuch to partia kobiet, by zagrała symfonię i nie byłoby wypisu także. Może jestem amatorem muzykiem. Wiadomo, że to są banały, co powiem, że Parlament Europejskie wybory to jest inny elektorat niż Pisowski, ale on jest bardzo zmobilizowany. Moim zdaniem, może ja mam pisarską wyobraźnię paranoidalną, podsłuchy, podsłuch, który był nagrywany Kaczyński, e, w, takie podsłuchy nie pojawiają się z kosmosu, to wiemy, są z reguły to służby. Moim zdaniem to była zagrywka e, Europy, żeby umniejszyć rolę Kaczyńskiego. Nie z powodu nawet Polski, tylko z powodu wyborów Parlamentu Europejskiego, bo teraz tam trwa rozgrywka o kształt Europy. I wiadomo, że w tak duży kraj jak Polska ilość, każdy głos będzie ważny w parlamencie europejskim, węgierski, polski. W związku z czym przewidywania, że to obniży jego rangę Kaczyńskiego, skompromituje, byłoby bardzo pożyteczne dla demokracji i dla Europy. Czy podoba Ci się wiosna Roberta Biedronia? Czy widzisz bardzo, jakąś nadzieję? Bardzo jako przeciwwaga dla Kukiza. Pewnie, że widzę nadzieję. To jest ruch, który... Powinien uh, być Trzecią siłą w Parlamencie Europej Polskim. Absolutnie tak. No tak, ale po tym początkowym entuzjazmie, kiedy dawaliśmy w sondażach kilkanaście procent wiośnie. No w tej chwili te, te, te sondaże to mówią tak raczej o 6 do 10 punktach fantastycznie, procentowych. Fantastycznie. To, może, to może oznaczać, że, że jeśli będzie tendencja spadkowa, to się nie znajdzie ani jeden przedstawiciel w Europarlamencie, a maksymalnie trzech, czterech, a też wybory te jesienne. Nie nie są takie pewne dla partii wiosna? Uważam, że są absolutnie pewne, że wejdą do, do Sejmu i będą mieli dosyć dużą liczbę w Parlamencie Europejskim. A wiemy, że każdy procent, który przechodzi na stronę dobrej mocy jest ważny. I to jest. Moja córka będzie na pewno głosowana. Pierwszy raz będzie głosowała na wiosnę, bo to jest taka opcja. Oni są nowi, my młodzi jesteśmy nowi, nie tylko młodzi. I to jest. Wiele osób by w ogóle nie poszło głosować, gdyby nie wiosna. Nawet gdyby to było 5%, które pójdzie głosować, to jest sukces przy tym maraźmie wyborczym, gdzie 50% ma to gdzieś. Jutro 1 maja i kilka roczni, z 15 roczni za wejścia do do Unii, święto pracy, czy pójdziesz w jakimś pochodzie już. Ja nie wiem, w którym kierunku. W którym kierunku. I zastanawiałam się z córką, która jest neomarksistką, pytałam ją... I tak z uśmiechem czy, o tym mówisz. A dlaczego by nie? To jest normalne myślenie, że powinno państwo jak najbardziej pomagać ludziom w miarę możliwości. To jest nowoczesna socjaldemokracja, nazywamy to neomarksizmem, ale to nie jest moja wina, że głupi są przy władzy. I nawet jak Modzelewski, umarł, mówili o nim komunista. Minister kultury no notabene. Tak, de kultury. I zastanawiałam się, w którym kierunku mam pójść. Śmiałam, że nie mam, nie używam kokainy tak jak Żyżek, żeby wiedzieć, e, mieć taki power jak on. E, Polska się zmienia i Europa się odradza po tej czarnej fali, która zawsze będzie, bo ileś tam procent ludzi z problemami, niewykształconych, z resentymentem będzie, ale odbija się ta druga fala. Ta druga fala, która ma dość, młodych, którzy widzą inaczej świat, i tak samo nas, którzy zostaliśmy postraszeni, że demokracja może być nam zabrana. Ja to może w takim razie znany jest ten kierunek. Trzeba iść z młodymi, trzeba, trzeba patrzeć. I trzeba iść z sensem, mhm. bo młodzi to też są ogoleni na łyso z pochodniami, mają swastyki. Trzeba iść z sensem po prostu. A w sens i rozsądek jest wspólną wartością europejską. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Manuela Gretkowska, pisarka. Ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Polecam oczywiście najnowszy numer Newsweeka. Widzimy się za tydzień i wszystkie odcinki programu na VOD.pl. VOD Do zobaczenia.